Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu. Ground Game Sportswear, czyli na zawsze dobra marka oferująca sprzęt do sportów walki, odzież codzienną podkreślającą waszą fajterską stylówę, jak i żywność oraz suplementy diety. W zakładce Moje Rabaty, wpisując kod WOLNAMATA10, otrzymacie 10% zniżki na zamówienie. Kolejnym partnerem jest wydawnictwo Galaktyka, specjalizujące się w książkach poradnikowo-hobbystycznych, uczących praktycznych umiejętności oraz książkach specjalistycznych w zakresie treningowym, które jest oczywiście bardzo obszernym zagadnieniem. Na stronie www.galaktyka.com.pl możecie znaleźć cały asortyment. Sprawdzajcie to, ponieważ wiedza jest bogactwem. DrNatural.pl, sklep z suplementami diety i odżywkami dla sportowców, czyli naszym codziennym paliwem. Pamiętajcie o tym, że dzięki temu możemy liczyć na lepszą regenerację, efektywność treningową, a co za tym idzie, lepsze wyniki. W koszyku na kod WOLNAMATA otrzymacie 10% zniżki na całe zamówienie. Wolna Mata Podcast, odcinek numer 69. Moim serdecznym gościem jest trener Krzysiek Łukaszewicz. Cześć Krzychu. Witam serdecznie. Krzysiu, bardzo się cieszę na nasze spotkanie, na pierwszy podcast w nowym kalendarzowym roku 2024. I tak pierwsze pytanie, które mi się nasuwa na myśl, to nie o postanowienia noworoczne, a raczej o to, ile tak naprawdę lat już ci stuknęło w tym roku na macie. Czyli pierwsze w roku uderzenie poniżej pasa. Okej, okay. Rozwijmy. Stuknęło mi w tym roku 20 lat. Nice. Bo zacząłem, to znaczy no jakby podliczać jakieś kontuzje, wyjazdy, to pewnie byłoby troszeczkę mniej, natomiast zacząłem w listopadzie 2003. Pierwsze moje zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu to było seminario z seminario. Seminario, to dobór słów jest nieprzypadkowy, seminario u Mirka, to znaczy organizowane przez Mirka, u którego trenowałem wtedy, z Alessandre Soca Carneiro. Było się słyszało, się czytało. Dobrze, no oczywiście też nawiązuję do tego z takiego powodu, który też trochę otworzy naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ no jakby długo już się znamy, Krzychu, jakby i wiem, że pomimo upływu tych 20 lat, no jak widać, zajawka na jiu-jitsu po prostu u ciebie nie gaśnie. Konsumujesz nałogowo szkoleniówki z BJJ Fanatics, tak? Na co dzień jesteś tak? Rank czarnego pasa na BJJ Fanatics. Nawet nie chcę liczyć, ile to oznacza wydanych tam pieniędzy, ale to prawda, tak. No tak, no ale możesz się zgodzić chyba z tym, że w naszym fachu trenerskim tak naprawdę te pieniądze są niczym innym jak taką inwestycją trochę w to, żeby po prostu móc kompletować wiedzę i zgłębiać ją i przekazywać gdzieś dalej. No ja uważam, że nie są to zmarnowane pieniążki. Ja na przykład bardzo, przechodząc do tego, cenię sobie wygodę, która jakby oferuje mi apka, że mam to wszystko, wiesz, skondensowane na telefonie, mogę sobie zobaczyć, a nie muszę torrentować i śledzić plik MP4 na poszczególnych ścieżkach. No ja pamiętam, także kiedyś Zybi, a propos szkoleniówek, powiedział, że on płaci za takie rzeczy, bo ktoś włożył w to pracę, ktoś jakby przekazuje swoją wiedzę, ja też uważam, że trzeba płacić. Ja sobie, jak mam jakąś upatrzoną szkoleniówkę, to czekam, aż będzie w promocji i wtedy po prostu ją łykam. I dokładnie tak jak powiedziałeś, traktuję to jako inwestycję. Ale być może w toku dzisiejszej rozmowy dojdziemy do wniosków, które będą przeciwne. Okaże się, że to bez sensu, ale to nie uprzedzajmy faktów. Tak, tak. Krzychu, dzisiaj nasza rozmowa potoczy się tak naprawdę w stronę takiego bardzo dynamicznego rozwoju metodyki treningowej w jiu-jitsu. Dynamicznego, ponieważ wiesz co, na przestrzeni naprawdę, no nie wiem, ostatnich ilu lat, ale zacząłem zauważać to, że treningi przestały iść takim klasycznym schematem, wiesz, rozgrzewka w biegu, potem technika i sparingi, tylko naprawdę trenerzy zaczynają kombinować i wprowadzać te elementy specific training, tak, czyli takiego, w którym doskonalimy konkretne umiejętności.
Na początku może chciałbym, wiesz co, nawiązać do tego, skąd się wzięło w ogóle idea tego, żebyśmy o tym porozmawiali. Podczas ostatnich mistrzostw Polski, które odbyły się w Warszawie, zasiedliśmy sobie przy stoisku Ground Game'a razem z tobą i z Maćkiem Kozakiem i no, mieliśmy taką dość dłuższą rozmowę na temat właśnie metodyki treningowej, którą gdzieś tam Murillo przywiózł. Maciek mówił o sposobach Murillo. Ty właśnie wspomniałeś trochę o tym ecological approach, o którym mówiliśmy. Ja natomiast od razu z tyłu głowy miałem moment, w którym zderzyłem się na żywo z treningiem Jonathana Hera, kiedy byłem w Nowym Jorku i tam właśnie po raz pierwszy zobaczyłem tą metodę, w którym na każdym treningu są zadaniówki z tych najbardziej zagrożonych pozycji, które miały właśnie kształtować skill defensywny, tak? No ale od tamtego czasu już minęło kilka lat, jak mogę się domyślać, John pracował tak już o wiele dłużej. Ale mam wrażenie, że to wszystko już też wkroczyło na nasze podwórko i bardzo dynamicznie się rozwija. No tak, tu poruszyłeś kilka tematów, bo zadaniówki, ecological approach, to może zaraz to, ten temat zgłębimy, to nie do końca jest to samo. Natomiast jakby na początek może odniosę się do tego, co powiedziałeś odnośnie tego, że rozwija się metodyka treningowa w jiu-jitsu. Na pewno się rozwija, ale myślę, że jednym z powodów takiego dynamicznego rozwoju jest to, że po prostu zaczynamy od zera. Tak? No bo na początku po prostu to było gdzieś błąkanie się po ciemku z zawiązanymi oczami, związanymi nogami. Ewentualnie jak ktoś miał jakieś doświadczenie z judo czy zapasu, to tam wiadomo, że ta metodyka treningowa była troszeczkę lepiej zorganizowana, no bo jest jakaś ciągłość, a szczególnie dotyczy to treningów dla dzieci. Tak, zresztą to widać po treningach prowadzonych przez zapaśników. Oni mają po prostu nieskończoną ilość gier i zabaw, takich grapplingowych, zresztą całkiem dobrze adaptowalnych do jiu-jitsu, których ja pamiętam, kiedy zaczynaliśmy na początku, jiu-jitsu jako takie nie miało. Więc myślę, że to, że rozwijamy się i że to idzie bardzo widocznie do przodu, jest też wynikiem tego, że nie zaczynaliśmy z jakiegoś bardzo wysokiego poziomu i nadal wydaje mi się, że to kuleje. Pewnie dlatego, że nie ma jeszcze takiej profesjonalizacji sportu, jak to jest w innych sportach, czy olimpijskich, czy zawodowych, no, gdzie są sztaby trenerskie, wiadomo kto za co odpowiada, są rozpisane programy na lata. Tak, dzieciaki przychodzą, czterolatki, wiadomo, że one będą przez dwa pierwsze lata robić to, a potem będą robić mo. Natomiast u nas jeszcze jest dosyć duża chyba dawka przypadkowości. Natomiast szczęśliwie rzeczywiście to się zmienia, no i idzie ku lepszemu. Ale też sport się profesjonalizuje, jest coraz więcej gal, jest tym więcej pieniędzy, bo to tak naprawdę o to chodzi, więc jest też więcej osób, którym chce się tym, oprócz tej wąskiej garstki zajawkowiczów, jak powiedziałeś, no to będzie coraz większa grupa osób, którzy się będą zawodowo tym zajmować i w związku z tym będzie to szło coraz szybciej do przodu. Właśnie poruszyłeś temat, do którego jakby chciałem nawiązać, że takim dość sporym problemem od zawsze było to, że mieliśmy brak ujednoliconego takiego programu treningowego od tak naprawdę wczesnych lat. Wszyscy staraliśmy się improwizować i skądś tam czerpać, aczkolwiek zawsze największą pokusą było, powiedzmy, robienie duża ilość rund, tak żeby po prostu, wiesz, iść na wyniszczenie, tak, w tym wszystkim. Aczkolwiek, no, z biegiem czasu okazuje się to, że nie jest to konkretnie taka metoda, która może dać nam jakby gdzieś określone skill. Wiesz co, jakiś czas temu, pamiętam bardzo dawno, u Joe Rogana był Ben Askren w podcaście, który właśnie powiedział, że takim dość dużym brakiem w metodyce jiu-jitsu jest to, żeby bardzo często uczy się jakieś techniki i na końcu się robi walki, gdzie w zapasach na przykład, gdzie jeżeli robi się, nie wiem, single lega i wykończenie single lega w trakcie, wiesz, drillowania techniki, no to na koniec treningu jest ta sama technika, tylko już przy aktywnym oporze, tak, żeby móc sprawdzić jakby kierunki, reakcje, jak to działa i to mi, pamiętam, też wtedy dało do zrozumienia, no ale no tak jak mówisz, no zapasy mają i judo gdzieś tam określony program. Czy myślisz, że jesteśmy w stanie z biegiem lat, na przykład ktoś byłby w stanie na przykład w Polsce napisać coś takiego, taki program na przykład od zera, 4-6 lat, 6-8 lat, powiedzmy, jeżeli chodzi o dzieciaki, bo zwracam się teraz o ten wczesny etap rozwoju. To wszystko zależy od tego, jak bardzo szczegółowo chcielibyśmy w to wnikać. To znaczy, jak bardzo szczegółowy ten program miałby być. No bo jednak jiu-jitsu ma taką specyfikę, że rozwija się
cały czas jakby rozwiązania techniczne są coraz to inne. Jest ich coraz więcej, jest odpowiedzi na, jest technika A, na nią jest odpowiedź B, potem jest na to B, jest C i tak w nieskończoność. Więc myślę, że taki bardzo szczegółowy program byłby o tyle ciężki, że po prostu on by się dosyć szybko zdezaktualizował. Natomiast no, zdecydowanie jakieś tam wybrane podstawowe zagadnienia, myślę, że no ja myślę, że trenerzy, no nie wiem, tak jak ty prowadzisz dzieciaki, czy ja prowadzę dzieciaki, no to już takie podstawowe rzeczy są chyba przynajmniej domyślnie. Wiadomo, że chcemy nauczyć dzieci ABC i D, a potem dzieci starszych EFG. A nie, że wskakujemy na najmłodsze dzieciaki i tam robimy keygardę, prawda? Troszeczkę pomaga tutaj też jakby IBJJF w tym kontekście, że niektóre techniki są dozwolone, niektóre nie są, więc od razu wiadomo, że nie ma sensu z najmłodszymi dziećmi robić nie wiadomo czego, bo i tak tego na zawodach nie będą mogły zrobić. Natomiast no, czy taka potrzeba jest? Jest zdecydowanie taka potrzeba. Musi to być troszeczkę bardziej usystematyzowane i myślę, że to będzie szło w tę stronę. Ja pamiętam, jak otwieraliśmy zajęcia dla dzieci w 2010 i byliśmy chyba takim pierwszym w Warszawie klubem, który w sposób ciągły prowadził te zajęcia, bo ktoś tam próbował, potem mu się znudziło, a potem w jakimś klubie to tam zlecił jakiemuś niebieskiemu pasowi, żeby to robił, bo się nikomu nie chciało. Natomiast tak, żeby to robić w sposób ciągły, chyba byliśmy pierwsi. No i pamiętam, że wtedy po prostu nawet nie było tylu chętnych dzieciaków, bo nikt nie wiedział, co to jest. No, teraz tych dzieci jest dużo, jak się pojedzie na zawody, jakieś mistrzostwa Polski, czy nawet mniejsze zawody, no to jest bardzo, są mocno obsadzone. A jak się ogląda jakieś worldsy kidsów, no to tam już jest kosmos. Te dzieciaki z pomarańczowymi pasami, no to się kręcą naprawdę okrutnie. Więc myślę, że tak jak nasi dorośli zawodnicy zaczynają gdzieś tam kąsać tych największych z czołówki światowej, to nasze dzieciaki mają oczywiście potencjał, natomiast jeszcze brakuje nam kilku lat, żeby dogonić Amerykanów. Bo jak ja oglądam Art of Jiu-Jitsu, treningi grupy dziecięcej, no to jest na pewno. Ja rozumiem, że to są dzieci, które albo nie chodzą do szkoły, albo mają jakiś specjalny program nauczania i mogą się skoncentrować na dwóch treningach dziennie jiu-jitsu tylko, prawda? I rodzice ich przywożą z całych Stanów, żeby tam w ogóle zmieniają całe swoje życie, żeby tam akurat trenować, bo tak często bywa. U nas to raczej tak nie będzie, bo jeszcze nie ma z tego pieniędzy. Natomiast no, jeszcze troszeczkę musimy nadgonić, nie? I na pewno takie usystematyzowanie, o którym powiedziałeś, na pewno by pomogło. Ale wydaje mi się, że w Stanach nie ma też tak, że jest jakiś ogólny program, tak jak jest, nie wiem, youth wrestling. Tak? I wiadomo, że oni mniej więcej wszędzie mają do koledżu, dochodzą i mają prawie to samo, bardzo podobne rzeczy. Tak tutaj chyba z akademii na akademię jest inaczej, do tego jeszcze jest tam pewnie to strzeżone sekretnym kodem, Mendeski mają, trzeba wpisać, dwie osoby naraz muszą przekręcić klucz i jest lepiej strzeżone niż formuła Coca-Coli, także no zobaczymy. Myślę, że to idzie w dobrą stronę, myślę, że jeszcze paru lat nam brakuje, żeby ich dogonić. Nie? Fajnie, że nawiązałeś właśnie do Art of Jiu-Jitsu, ponieważ od razu wskoczyło mi w pamięć taki filmik, który miałem, gdzieś oglądałem kiedyś lekcję one-on-one z jakimś dzieciakiem, nie wiem, pięcioletnim, gdzie normalnie drillowali, kurde, pajęczą gardę, wiesz, i ten dzieciak naprawdę, kurde, się dobrze z tego ruszał, gdzie od razu, wiesz, pomyślałem o czym? O adaptacji motorycznej takiego małego dzieciaczka do tak skomplikowanej pozycji w przestrzeni, jaką jest pajęcza garda, nie? I tak od razu zadałem sobie pytanie, po co? Ale od razu mam odpowiedź. Zawody. Na tej zasadzie, tak? Z drugiej strony też sobie pomyślałem, wiesz, na tej, pomyślałem sobie o tym, czy to nie jest jeden z dzieciaków na 15, a 12 pozostałych jest albo przeciętnych, a trzech z tych to w ogóle, kurde, na zajęciach jest, wiesz, głową gdzieś indziej. I tak naprawdę, no, przychodzą, płacą, dobrze się bawią i to są takie same dzieciaczki tak naprawdę jak u nas, więc to nie jest tak, że ta Ameryka to wszystkie dzieci są właśnie takie, nie? Nie, no ja myślę, że to nie jest jeden na 15, tylko jeden na 50 w najlepszym razie taki dzieciak. Zresztą pracujesz z dziećmi, wiesz jak jest, uwaga, skupienie to po 3 minutach i to jest normalne, to z wiekiem się poprawia. Jeżeli chodzi o takie śrubowanie wysokiego poziomu pod zawody, to ja nie mam pewności, że to jest najlepsza droga, bo ja uważam,
i tutaj troszeczkę też się podpieram jakimiś doświadczeniami i zasłyszanymi anegdotami z innych klubów, że jednak dzieci to muszą się bawić, tak? I to, czy one wygrywają teraz, czy tam nie wygrywają, to nie ma największego znaczenia. Najważniejsze jest, żeby one dojechały tą zabawą przeplataną z technikami jiu-jitsu, żeby one dojechały do wieku, w którym one będą wiedzieć, że faktycznie chcą to robić. I wtedy już jest, cytując naszego trenera od zapasów Józka, którego znasz, mówi, do 10 roku życia zabawa, a potem niewolnictwo. I to troszeczkę obrazuje jakby podejście, że uważam, że nie ma co zajeżdżać dzieci. Jest taki klub na przykład w Warszawie, bardzo znany judo, i mają bardzo dużo dzieci. I mają sukcesy właśnie w juniorach, w kadetach i tak dalej. I to nie znajduje przełożenia w zasadzie na seniorów. Tak? Można się zapytać, dlaczego, jak tysiące, tak naprawdę tysiące dzieci trenują judo w Polsce, tak, w przedszkolach, w szkołach, po szkole, kluby. No jest tego bardzo dużo. Dlaczego tak mało zostaje w seniorach i tak mało mamy sukcesów na... Ja nie mówię, że nie mamy, tylko że w stosunku do ilości dzieci, które zaczynają, nie widzę, żeby to się przekładało. I moja intuicyjna jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, jest taka, że po prostu te dzieci do 16 roku życia są zajechane. Psychicznie i fizycznie. Pokontuzjowane, a poza tym już im się nie chce. No, one kojarzą już potem ten sport z przymusem. Myślę, że taka decyzja, że chce się temu poświęcić, chce spędzać na macie 4 czy 5 godzin dziennie, codziennie, musi wynikać z twojej, jakby z twojego przekonania, że chcesz to robić. A wcześniej ma być zabawa. No tak, i przede wszystkim z jakiejś ambicji takiej, że no chcesz gdzieś bardzo daleko zajść. No myślę, że daleko nie patrząc, nasz Mateusz Gamrot bardzo dawno postawił sobie za cel pas UFC i konsekwentnie do tego dążył i żyje takim życiem, jak żyje, nie? Oczywiście. No tylko, że akurat w jiu-jitsu no, nie ma takich możliwości kariery sportowej, jaka jest MMA. Ale tutaj mówię, chciałem... Jest dużo brutalniejszym sportem w tym sensie, że po prostu dużo bardziej wyniszcza ciało. Więc jakby ryzykujesz znacznie więcej, jeżeli poświęcisz się tylko temu i coś nie pyknie, tak? No bo jeżeli zostaniesz mistrzem UFC albo dojdziesz tam do jakiegoś wysokiego miejsca w rankingu, to jesteś w stanie zarobić pieniądze, które być może pozwolą ci zainwestować i w wieku tam 30 paru lat, kiedy jesteś połamany cały i masz obitą głowę, to czy 40, to możesz sobie jakoś tam żyć. Natomiast no, czy tak jest w jiu-jitsu, że zarobisz tyle, że potem nic nie musisz robić? No możesz być trenerem, ale ilu tych trenerów może być? Zresztą, jak wiadomo, nie zawsze najlepsi zawodnicy są najlepszymi trenerami. Więc jest tutaj troszeczkę różnica. Oczywiście, że to musi być świadoma decyzja, że ja chcę teraz poświęcić się temu i to robić, bo sprawia mi to przyjemność i chcę wygrywać. Natomiast wydaje mi się, że rzadko kiedy 7-latki mają tego typu rozkminki. Ale prosimy. Dobrze, wychodząc już trochę poza temat naszych dzieciaczków, chciałem właśnie wrócić do... przejść do głównego tematu, Krzychu, naszej dzisiejszej rozmowy. Jakiś czas temu widziałem, że w środowisku trochę wrzy na temat takiego czegoś jak ecological approach. Dobrze powiedziałem po angielsku? Po prostu nie? Ecological. No dobrze, staram się jak najbardziej. Oczywiście nie zagłębiłem tego gdzieś wtedy. Dopiero potem po rozmowie z tobą tak mniej więcej zrobił mi się zarys. Wczoraj zrobiłem lekki research na YouTubie. Znalazłem takiego pana, który się nazywa Rob Gray, który napisał książkę Learn to Move, która właśnie opiera się troszkę na tym podejściu ecological. Może zaraz wyjaśnisz, dlaczego to jest ecological, bo muszę ci przyznać, że ten tutorial, jeden film, którego wyświetliłem, językowo był zbyt skomplikowany dla mnie i stwierdziłem, że na chwilę obecną po angielsku jestem w stanie medycznie zrozumieć dzięki Andrew Hubermanowi o wiele więcej, ale już z innych płaszczyzn niekoniecznie, tak? Także przejdźmy może do samej definicji i genezy tego ecological approach, czyli właśnie tego podejścia, a potem pomówmy o jego zastosowaniu w jiu-jitsu. Dobrze, więc tak. Rob Gray napisał, z tego co wiem, jeszcze jedną książkę. Ta, o której mówisz, nazywa się How We Learn to Move. Ja się o niej dowiedziałem od Mateusza
flagi, bo to on mi jakby pierwszy powiedział o tym. Kupiłem tę książkę, zacząłem ją czytać, ona rzeczywiście jest dosyć gęsta, bo to jest, człowiek jest, ma doktorat i jest to książka, no powiedzmy, taka naukowa. Natomiast Ecological Approach, czy też podejście środowiskowe, czasami też nazywane Constraint-Based Approach, czyli takie podejście bazujące na ograniczeniach. Badania na temat tego, jak się uczymy ruszać, albo w ogóle jak nabywamy skille ruchowe, może tak, to te badania są, tak przynajmniej twierdzi człowiek, który napisał tę książkę, czyli Rob Gray, są prowadzone od lat 50. XX wieku. Zaczęto gdzieś tam w Sowietlandii i brali kowali, którzy walili młotkiem, ponieważ chcieli usprawnić proces i mieli jakby, ci kowale mieli być takim przykładem tego, jak to robić szybko i jak po prostu wyrabiać 200 czy 300% norm. No i przy pomocy na początku prostych, no bo nie było wiadomo kamer zwolnionych, zwolnionym tempie i tego typu rzeczy, tam przyklejali im jakieś kółeczka, robili zdjęcia, doszli do wniosku, że żaden ruch nie jest taki sam. Czyli nawet ten kowal, który tam setki tysięcy razy tym młotkiem uderzał w coś, on nigdy tak naprawdę nie powtarzał tego samego ruchu w ten sam sposób. Oczywiście te badania, no, od tamtego czasu już przy pomocy bardziej zaawansowanego sprzętu poszły dużo dalej. Badają naukowcy, sportowców wielu różnych dziedzin i jakby te założenia się potwierdziły. Czyli, że nie ma takiego samego, nigdy nie wykonujemy takiego samego ruchu. I na razie mówimy jeszcze o sytuacji troszeczkę bardziej statycznej, no bo jest młotek, jest gwóźdź, czy tam, nie wiem, kowadło, a nie ma jeszcze oporującego przeciwnika, bo do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast oni badali i tenisistów, i jakiś tam graczy w baseball. No i generalnie powtarzanie tego samego ruchu, bo do tego chyba chcemy dojść, nie chcemy tam całej tej metodzie, to za chwilę możemy jeszcze porozmawiać. Natomiast chodzi o to, że oni uważają, że drillowanie, czyli powtarzanie tego samego ruchu, nie przekłada się na to, jak ten ruch potem zostanie wykonany. I to prowadzi nas do takiego wniosku, robimy duży skok, jak będziesz chciał, to się jeszcze zagłębimy, że po prostu drillowanie nie ma sensu, dlatego że i tak potem to, co drillowałeś statycznie na nieoporującym przeciwniku, nie będziesz tego w stanie zrobić. Znaczy, oczywiście będziesz w stanie to zrobić, no bo każdy z nas zrobił komuś balachę kiedyś po tym, jak ją sobie przedrillował, tylko to wynika z troszeczkę z czego innego. I teraz całe to podejście opiera się na tym, żeby tak organizować trening, tak układać gry, i teraz chciałbym precyzyjnie dobierać słowa, ale ja nie mam takiego zaplecza, bo tak jak mówię, no, ja się wgryzam w to dopiero. Ja u siebie w klubie wprowadzam tego elementy, zaczęliśmy od września, to tym możemy też za chwilę powiedzieć. Natomiast generalnie tak trzeba ustawić gry, żeby ćwiczący sami doszli do pewnych wniosków i pewnych rozwiązań. Czyli wyobraźmy sobie, że jiu-jitsu to jest jakiś zestaw problemów. W danej sytuacji jesteś skonfrontowany z jakimś problemem, musisz ten problem ruchowo pokonać. I teraz zadaniem trenera, bo jak posłuchamy takich trenerów, jakby pionierem tego podejścia w jiu-jitsu jest Greg Saunders ze Standard Jiu-Jitsu. I on już, ja przesłuchałem, nie wiem, z 15 godzin jego rozmów na różnych podcastach. Napisałem nawet do niego, co o dziwo mi odpisał, bo on do pewnego momentu chyba odpisywał wszystkim. I generalnie chodzi o to, żeby zadaniem trenera jest tak ułożyć te gry, żebyś ty nie miał za bardzo możliwości, żebyś nie miał za dużo opcji, a w związku z tym sprowadzam cię do jakiegoś tam rozwiązania problemu, które raz jest dla ciebie dobre, bo twój biotyp jest dobry, twój charakter jakby odpowiada twojemu charakterowi, biotypowi. Banalny przykład, nie wiem, no osoba o bardzo krótkich nogach nie zawsze będzie preferowała to na przykład trójkąty, prawda? Przez to, że doszedłeś do tego sam, na oporującym przeciwniku, to też łatwiej to zapamiętasz i łatwiej będziesz mógł powtórzyć, ale znowu nie ten sam ruch, tylko
pewien sposób rozwiązania. Tak? Ta sytuacja już się nie powtórzy, bo twój przeciwnik się nigdy nie ułoży idealnie tak samo i ty nigdy idealnie tak samo nie przełożysz tej nogi. Natomiast jeżeli będziesz wiedział, jakie są, on mówi, niezmienne, tak? Bo każda jakby technika, każda pozycja ma jakąś serię niezmiennych. Jeżeli ty umiesz te niezmienne określić, przykładowo, że żeby kogoś skontrolować, to musisz skontrolować linię bioder i linię ramion, prawda? I rozpłaszczyć go na plecach i wtedy masz kontrolę. I czy trzymasz go pod głowę, czy trzymasz go pod rękę, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Więc jeżeli jesteś w stanie ustalić te niezmienne, to powinieneś być w stanie ułożyć te gry tak, żeby z każdej danej sytuacji można było dojść do takiego rezultatu, do jakiego chcesz ty jako trener. I to nie znaczy, że ja sobie zakładam, że teraz ja cię nauczę tego, żebyś ty wszedł do pełnego X-a z dwoma chwytami i żebyś podniósł przeciwnika do góry i go swipnął. Nie, ty masz wiedzieć, że jeżeli skontrolujesz jego biodra i jego ciężar, środek ciężkości będzie dokładnie pod tobą, to jesteś w stanie go wychylić w stronę do tyłu. A jeżeli się przeniesie ciężarem do przodu, to jesteś w stanie go wychylić do przodu i tak dalej. I to jest w dużym skrócie jakby ta metoda. Greg Saunders, facet naprawdę jest bardzo kumaty i bardzo fajnie, podobnie zresztą jak Danaher, potrafi uprościć jiu-jitsu w aspekcie teoretycznym. On mówi, że w jiu-jitsu mają miejsce tylko trzy sytuacje. Jest stójka, jest kontrola, a jesteś kontrolującym albo kontrolowanym. Przez kontrolę rozumiemy żółwia, boczną, kolana, brzuchu, dosiad i plecy, albo jest garda. I nie ma w żadnej walce w jiu-jitsu nie ma żadnej sytuacji, która nie byłaby albo gardą, albo kontrolą, albo stójką. I on po prostu tak to dzieli. Tłumaczy też, że jiu-jitsu to jest atakowanie peryferiów, żeby skontrolować środek ciężkości, żeby zaatakować peryferium. Tak, przez peryferium rozumiem kończyny i głowę, przez środek ciężkości, no, central mass. No i jak sobie tak pomyślisz, no to rzeczywiście, no jest to w swojej genialności prostej, w swojej prostocie genialne, prawda? I on akurat się zajmuje tylko nogi, ale to nie znaczy, że nie można tego robić w gi. On po prostu układa te gry i on twierdzi, że on nie pokazał żadnej techniki tam, nie wiem, od 6 lat. Ma dziewczynę, która jest mistrzynią świata czarnych pasów nogi, adultów. Ma takich dwóch chłopaczków, którzy tam na trailsach się łapią wysoko i mają medale z Panamsów. Więc generalnie jak na to, że ma mały gym bez jakiejś afiliacji, to ma sukcesy. Twierdzi, że nie pokazał żadnej techniki od 6 lat, za wyjątkiem tłumaczenia mechaniki poddań, no bo tutaj już trzeba wejść jakby bardziej, powiedzieć co, gdzie docisnąć i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam przechodzenie gardy, czy sweepy, czy obalenia, to nie. On po prostu tłumaczy proste zasady i układa gry tak, żebyś ty sam doszedł do tego, że trzeba skontrolować obie nogi i pchnąć typa i wtedy typ leci. Tak. I teraz on się, jak się posłucha, zachęcam wszystkich do posłuchania jakby rozmów z nim. On jest dosyć arogancki, a przynajmniej tak się wydaje. Natomiast no, on cały czas uważa, że za tym stoi nauka i że ktokolwiek mówi co innego, no to bredzi. Możemy za chwilę pogadać o tym, jak to jest realistycznie w klubie, jaki jest oddźwięk, jaki jest feedback od ludzi, bo ja też mogę o tym powiedzieć, bo ostatnio dosyć długo rozmawiałem ze swoimi studentami. Natomiast to nie są zadaniówki, żebyśmy mieli jasność. To są gry, albo gry, gdzie ktoś wygrywa i się resetuje, albo gry w formie ciągłej, które mają określone zadanie, ale różnią się zdecydowanie, bo jakby bardzo często ktoś tam mówi, no ale przecież to zawsze było, bo zawsze robiliśmy zadaniówki. No nie, to nie są zadaniówki. I jak wejdzie się na profil na Instagramie na przykład Standard Jiu-Jitsu, to tam takie przykładowe gry, nie wiem, czy z półgardy, czy coś. Zazwyczaj to są trzy gry, zaczynając od najprostszej rzeczy, czyli jak jestem osobą, która ma się nauczyć przechodzić półgardę, zaczynam od najłatwiejszej sytuacji, gdzie mam underhooki, potem zaczynam, załóżmy, gdzie mam crossface underhooka, potem zaczynam na przykład z bodylocka. Tak, żeby było mi coraz trudniej, ale zaczynam w takiej sytuacji, że w zasadzie no, nie może mi się nie udać. No, znaczy zawsze może się nie udać. I to podejście, oprócz tego, że no, zgodnie z tym, co pisze Rob Gray, i to nie jest jedyny człowiek, który się tym zajmuje. Zresztą podobno jakby profesjonalne kluby różnych sportów
nie stosują tę metodę, tylko jakoś bardzo się tym nie chwalą. Rzekomo dlatego, że jest tak skuteczna, więc chcą mieć przynajmniej przez te parę lat, zanim to się nie stanie bardziej popularne, chcą mieć tę przewagę. No ale na przykład Rob Gray, z tego co wiem, pracuje dla Red Soxów, więc to nie jest tak, że to jest nagle jakiś tam hokus pokus, prawda? Że to jest metoda poparta nauką i że przynosi realne efekty. Jeżeli mówimy o sporcie profesjonalnym, za chwilę możemy jakby pogadać o tym, bo wiadomo, że nie zawsze to, co jest optymalne do rozwoju turbo zawodnika, będzie optymalne dla wszystkich uczestników zajęć jiu-jitsu, których mamy w klubie. Prawda? Bo to jest jakby osobny temat. Natomiast Greg Saunders w swojej arogancji mówi, że jeżeli komuś nie odpowiada jego styl, to u niego w mieście jest jeszcze kilka innych szkół i taka osoba może sobie pójść gdzie indziej, jeżeli nie pasuje. Natomiast dużym plusem z mojej perspektywy, oprócz innych plusów, o których się mówi, czyli tak, że od razu widzisz, czy coś działa, czy nie działa. Rozwiązujesz problem na bieżąco z oporującym przeciwnikiem. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak drillujemy, tak w takim klasycznym stylu, czyli ja robię na tobie, nie wiem, 50 trójkątów, no to ty jesteś odbiorcą tych trójkątów i w tym czasie tak naprawdę nic nie robisz. Podczas tych gier z kolei obie osoby coś robią, obie osoby się męczą i na początku u mnie po godzinnym treningu wszyscy już po prostu byli zdechli, no bo tutaj przez godzinę jedziesz cały czas na oporze. To są rzeczy, które są dosyć jakby o tyle bezpieczne, że tam nie ma jakichś, nie wiadomo jakich technik, że tam trzymamy się zapięty i teraz kto pierwszy komu walnie odwrotnego skręta. Nie. Ale jak przez godzinę robisz gry, gdzie każdy chce wygrać, to naprawdę intensywność jest duża i jest jakby też no, ekonomika czasu. Prawda? Bo przez godzinę można zrobić znacznie więcej. No i to w dużym skrócie tak wygląda Ecological Approach. W bardzo dużym skrócie, ale jestem podekscytowany, Krzysztof, bo chciałem, żeby ktoś mi to po prostu też wytłumaczył. Myślę, że słuchacze też już mają sporą część tego za sobą. Oczywiście też zachęcamy do przesłuchania tych podcastów z Gregiem. No wiesz co, ale ja też tak sobie wrócę jeszcze do tego, do tej mojej wizyty w Nowym Jorku, wtedy jak miałem okazję trenować u Johna. To właśnie też byłem zaskoczony tym, że oni na każdym treningu robili kolejno najpierw dosiad, potem był żółw, potem była zamknięta garda i single leg taki z kolan, gdzie to były też rzeczy sytuacyjne, z tym, że teraz już znalazłem pewne nawiązanie do tego i analogię do Ecological Approach, że tak naprawdę dwie pierwsze pozycje były w kontroli, tak, czyli w jednym z segmentów, o których jakby mówił Greg. Tak, zamknięta garda to jest kolejny segment, tak, no i single leg w sumie to jest element stójki też, tak, więc kurczę, no mam wrażenie, że John już to robił dawno, nie? Trochę w ten sposób. Sprawy sytuacyjnie. Tak, no Greg mówi, że największą wartością szkoleniówek Johna to jest to, co on mówi przed, prawda? No bo czasami to nawet kiedyś to przewijałem, natomiast teraz też zacząłem się w to wsłuchiwać i tam jest dużo po prostu fajnych rzeczy, które pomagają w głowie to jiu-jitsu ułożyć. Natomiast jakby kolejny argument ze strony tych, którzy się zajmują Ecological Approach jest taki, że no jakby oni porównują, czy albo podają taki przykład, że dzieciaki z Brazylii, które po prostu haratają w gałę, cytując klasyka, prawda, i jakoś tam za bardzo nie robią tych drilli dookoła słupków, że tam, nie wiem, dryblują czy coś, tylko po prostu grają albo no, generalnie grają w piłkę, często są lepsi od swoich rówieśników, którzy spędzają godzinę na tym, że biegają między jakimiś tam słupkami i sobie dryblują. A to dlatego, że żeby grać dobrze w piłkę albo grać dobrze w jiu-jitsu, to trzeba robić jiu-jitsu, tak? Czyli nie do końca naukowo potwierdzona jest przełożenie tego, że zrobisz 1000 razy balachę na kimś, kto nie oporuje, żeby potem ci to wyszło w walce. I dlatego też jakby w planowaniu treningu ten Greg Saunders mówi, że zawsze musi być całe jiu-jitsu. Czyli zawsze musi być. Mówimy o grupie niepoczątkującej. On mówi, że początkujących nie robi na początku stójki, żeby się jeszcze nie potrafią upadać, ale generalnie taka grupa od średniej wzwyż musi być całe jiu-jitsu, czyli musi być trochę stójki, trochę kontroli i trochę gardy. I wsio.
tak? Czy to będzie kontrola, tak jak mówisz, żółw, czy to będzie kontrola typu boczna, to już jakby są bardziej szczegółowe, bardziej szczegółowo się to rozpisuje. Natomiast na każdym treningu jest cały jiu-jitsu, a potem oczywiście jest sparring, czy pięć sparingów. Ale to, o czym mówiłeś na początku, że kiedyś to było tak, że się po prostu robiło jak najwięcej rund, to samo w sobie... Uważam, że samo w sobie robienie dużej ilości rund niekoniecznie też musi się przekładać na efektywność treningu. Tak? Tak jak to ktoś powiedział, trenujmy mądrze, a niekoniecznie ciężko. To jest taki troszeczkę etos brazylijski. Mam wrażenie, że tam musisz zrobić tych rundków jeszcze tyle, żebyś po prostu mata była mokra, jak na filmikach od Miao, tak? Ale oczywiście, jeżeli jesteś na pewnym poziomie, to ty sam możesz sobie narzucić, znowu w myśl Ecological Approach, możesz sobie narzucić jakieś ograniczenia, tak? Bo to jest kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Ecological Approach, że dajemy jakieś ograniczenia. Takim przykładem jest może na przykład, nie wiem, trzymamy gąbeczki w rękach albo w ręce i wiadomo, że tą ręką nie będę mógł złapać, prawda? To jest jakieś tam ograniczenie. Ty jako osoba doświadczona możesz zrobić efektywny trening z osobą, dużo mniej doświadczoną i zaawansowaną, jeżeli narzucisz sobie odpowiedni poziom ograniczeń. Tak? Czyli powiesz, będę robił tylko to, na tę stronę i tą ręką. Tak? Więc jak wracam do tego, co powiedziałem o Brazylijczykach, że na pewno oni potrafią trenować w taki sposób, że po prostu wyciągają z tego treningu dużo więcej. Natomiast same rundy po to, żeby każdą z nich wygrać swoją ulubioną techniką, to niekoniecznie jest droga do sukcesu. Mhm. Fajnie, że teraz wspomniałeś o tych gąbeczkach, ponieważ już jakiś czas temu usłyszałem, że bardzo, bardzo dawno temu w szczecińskiej siedzibie berserkerów chłopaki robili właśnie rundy, w których obydwaj trzymali piłki tenisowe w rękach, tak żeby pracować bardziej nad retencją gardy, tak? Że to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. A jeszcze też jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z Mateuszem Szczecińskim, który mówi, że właśnie w tej formie pracował sobie czasami na treningach indywidualnych, kiedy przychodziły osoby o niższym poziomie, on chciał sobie, powiedzmy, narzucić jakieś ograniczenia. No też fajnie teraz ubieramy to w słowa, więc można to do tego zastosować i właśnie również chwytał dwie piłki i pracował bardziej tutaj, powiedzmy, nad retencją gardy, nie? No tak, zresztą akurat to, czy, że trenujesz z kimś mniej zaawansowanym, to już wielokrotnie zostało powiedziane, między innymi przez Johna Danahera, że powinieneś 80% czasu spędzać trenując z osobami słabszymi od siebie, bo w ten sposób trenujesz atak, a 20% z lepszymi od siebie i wtedy robisz, jakby ćwiczysz obronę i dopiero jakby bezpośrednio przed tym, przed startem jakimś tam ważnym zaczynasz już sparować z zawodnikami na podobnym poziomie, jakby w większej proporcji. Także właśnie jakby to też jest fajna informacja dla osób, które nie mają jakby partnerów, dużo partnerów na wysokim poziomie, bo naprawdę można nie tylko zresztą w myśl tego Ecological Approach, ale można sobie jakby ustrukturalizować trening w taki sposób, że wyciągniesz z niego maksimum korzyści nawet z kimś słabszym, tak? Czy fizycznie, czy technicznie. Dobrze, a powiedziałeś, że stosujesz tą metodę na treningach swoich grupowych od września i tak jestem ciekawy takiego insajdu jakby od środka, czy już w pewien sposób progresowałeś z długością rund, w jaki sposób to tak dokładnie ubierasz w, powiedzmy, w jednostce treningowej, gdzie to umiejscawiasz te Ecological Approach, czy robisz całe treningi skupione tylko i wyłącznie na tym, czy już jakieś pozycje wziąłeś na warsztat konkretny z tego. Może pomów trochę, w jaki sposób udało ci się to aplikować do Dragon's Den'a. No więc tak, jakby przyszedł Rob Gray czy Greg Saunders, to by pewnie to wyśmiali, powiedzieli, że to jest jakaś skundlona podróba chińska Ecological Approach. Mam tego świadomość i robię to też świadomie. Ja robię ten dużo takich gier, natomiast przeplatam je też technikami. Tylko ograniczam do minimum czas drillowania. I widzę to w ten sposób, że jakby gry ustawiam pod jakiś problem, czyli ćwiczymy tam, nie wiem, półgardę i chcemy ją, załóżmy, przejść w taki czy inny sposób, ale też przeplatam to swoimi rozwiązaniami. Tak rzucam, żeby ktoś nie musiał wyważać otwartych drzwi, bo generalnie jak ja mogę pokazać coś, co działa, a przynajmniej u mnie działa, może komuś to pomoże, może ktoś to zastosuje, a może nie.
Natomiast w ten sposób ludzie mają jakąś tam większą pulę pomysłów. Nie wszyscy są kreatywni, nie wszyscy, nie wiem, no, mają taką, nazwijmy to, czutkę. I w związku z tym ja pokazuję jakąś technikę, daję ją przerobić, ale dosłownie minutkę, dwie i wracamy do tych gier. Robię to, tak jak powiedziałem, od września. I teraz tak, rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami. No i część osób jest zadowolona, część osób, zdecydowanie wszyscy widzą jakby poprawę wydolności w takim kontekście, że są w stanie rzeczywiście przez te półtora godziny, ten półtora godziny trening robić to, to się bezpośrednio przekłada na walkę, no bo jak przez półtorej godziny po prostu cały czas na oporującym przeciwniku coś robisz, no to nie ma siły, to musi się przełożyć na wydolność taką, która nam jest potrzebna. Bo to, że my tam 20 kilometrów się przebiegniemy, to też nie do końca zawsze będzie się przekładało na walkę w jiu-jitsu. A tutaj jest jiu-jitsu jeden do jednego z jiu-jitsu. Natomiast usłyszałem od kilku osób takie troszeczkę jakby, może nie krytykę, ale ja zresztą jestem zawsze bardzo otwarty na konstruktywną krytykę. No i ktoś mi tam powiedział, że wiesz co, no ja to mam wrażenie, że się nie uczę nowych rzeczy, nie? Że ja to bym się chciał uczyć technik, nie? Ja tego słucham, ja to rozumiem. Ja rozumiem, że ktoś się chce nauczyć techniki X i techniki Y. Myślę, że to nie do końca musi jakby przekładać się potem na efekt w walce. To, że ktoś po prostu sobie podrilluje. Natomiast ja też muszę się troszeczkę dostosować do swoich uczniów. Ja nie prowadzę, mi nie płaci rząd za to, że ja wychowam, nie wiem, 30 mistrzów świata, tylko ja chcę mieć ludzi, którzy są zadowoleni, którzy mają poczucie, że robią coś fajnego, więc jestem w stanie troszeczkę się do nich dostosować. Staram się i tak przemycać to, co chcę przemycić, natomiast no, muszę też troszeczkę to weryfikować, bo ja nie jestem jak Greg Sanders, nie powiem ludziom, to idźcie sobie gdzie indziej. Tak, no bo mi zależy na moich studentach. Natomiast ja ze swojej strony widzę na przykład po Zuzce, tak, że ona bardzo poprawiła kontrolę. Dużo trudniej jest ją zrzucić, dużo ciężej, mimo swojej jednak małej wagi, dużo ciężej jest ją zrzucić. I ona sama powiedziała mi, że no tak, no ona by się chciała jakieś uczyć nowych rzeczy, no ale rzeczywiście na zawodach to ona czuje, że ma znacznie lepszą kontrolę, że dużo lepiej z dosiadu atakuje i tak dalej. Więc to działa. To działa. Nie wszyscy są na to otwarci. Nie wszyscy chcą robić tylko tak. Dla tych ludzi trzeba po prostu czasami coś tam im pokazać, żeby mieli poczucie, może nawet nie tylko, żeby mieli poczucie, ale żeby po prostu mogli sobie zobaczyć, aha, no faktycznie, no na to nie wpadłem, to jest jakieś tam rozwiązanie. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że tą nogę można tu przełożyć, a można, tak? Więc ja uważam, że nie trzeba być też takim taliben, jak Greg Sanders, że tylko to i tylko to, że można podawać swoje rozwiązania, natomiast wciąż ustawiać trening pod takim kątem, żeby jakby promować znajdowanie rozwiązań na jakieś tam problemy zgodnie z tym, co tobie będzie wychodzić i co potem łatwiej ci będzie zapamiętać. I to tak w dużym skrócie. Więc tak jak mówię, są ludzie, którzy chcą się uczyć technik, zresztą kurczę, no są też ludzie, którzy chcą przyjść do klubu, poznać nowych ludzi, pogadać, troszkę się tam pomijać, ale też niekoniecznie wygrać wszystkie walki i pójść do domu. Ja to rozumiem, ja to szanuję, tacy ludzie też są potrzebni. Zresztą sam wiesz, że procent zawodników na wysokim poziomie, jednak w całej masie ludzi, którzy są w klubie i procent ludzi nawet, którzy chcą startować, no tak, nie jest taki bardzo duży. Więc nie ma też co nagle się nastawiać na samych przyszłych mistrzów świata. Ale reasumując, uważam, że efekty to przynosi, natomiast wymaga ode mnie i od trenera w ogóle, który jakby planuje trening, przemyślenia jakby czym jest jiu-jitsu, co jest potrzebne, jakie są niezmienne, co chcemy osiągnąć i tak naprawdę jest to dużo trudniejsze, bo można powiedzieć, no co, no trener przyjdzie, powie, dobra, dwa underhooki z półgardy, dawaj przechodzisz gardę, tak? To co taki trener? To ja sobie mogę sam taki trening zrobić. No nie. Ten trener musi rozumieć, o co chodzi, co jest potrzebne, jakie elementy stanowią o tym, że tutaj się da przejść, a tu się nie da przejść, a tutaj cię swignie.
Więc od trenera wymaga to paradoksalnie znacznie więcej przygotowania niż po prostu przyjść na trening, zrobić rozgrzewkę, pokazać dwie techniki, zróbcie zadaniówkę, teraz półgarda, na koniec waleczki i koniec, tak? Wymaga to planowania treningu. To zresztą Sanders o tym mówi w swoich tam podcastach, jaka jest u niego struktura treningu, co zawsze musi być. Ja jakby staram się do tego stosować, natomiast przegryzam się przez tą książkę, obserwuję, patrzę na te różne gry. Myślę, że jestem białym pasem z dwoma belkami, jak na razie. Okej. Nie wiem, czy mignęło ci jakiś czas temu, Krzysztof, że Kit Dale również wyskoczył z czymś takim jak task-based training, tak? Czyli z takim swoim wideo szkoleniowym. Szkoleniówkę. Mam to okay. Ja widziałem content tego i tak naprawdę to jest chyba troszeczkę to ecological approach, prawda? Bo na przykład widziałem zadaniówkę z arm draga, czyli mamy gotowy uchwyt 2-1 i mamy za zadanie zajść za plecy, druga gdzieś tam osoba defensywnie działa. No czyli to jest dokładnie to samo i dokładnie to samo. Zresztą w podcaście BJJ Mental Models, jeżeli dobrze pamiętam, jest rozmowa właśnie Kita Dale'a z Gregiem Sandersem i oni jakby tam nie do końca się we wszystkim zgadzają, natomiast oczywiście jakby to jest bardzo blisko tego eco approach. I jak sobie cofniesz, nie wiem, 10 lat temu załóżmy, wydaje mi się, że tam około, to Kit Dale się śmiał. On mówił, ja nie drilluję w ogóle. Ja tylko robię zadaniówki i walki. Oczywiście on nie ma tych naukowych podstaw, on zresztą sam się śmieje, że on jest za głupi, żeby tą książkę przeczytać, bo on w ogóle nie czyta książek, ale generalnie intuicyjnie do pewnych rzeczy podchodził sam. Więc on nie ma tej naukowej podstawy, ale ta naukowa podstawa też nie każdemu jest potrzebna w takim szerokim zakresie. Nie każdy się chce w to wgryzać. Podejrzewam, że za jakiś czas, jeżeli ta metoda rzeczywiście będzie coraz bardziej popularna, to będą już gotowe rozwiązania, gotowe gry, po prostu i sobie tam wpiszesz na Discordzie. Zresztą na Discordzie są takie grupy, między innymi jest grupa Ecological Approach i część takich zabaw można sobie stamtąd jakby skopiować, nie? Ja też korzystam z takich rzeczy, bo to daje mi jakąś tam pulę pomysłów. Natomiast Kit Dale zawsze mówił, że on nie drilluje, że to jest strata czasu i że to w ogóle da. Jest też taki, tych, którzy są za tradycyjnym podejściem, że jednak do tej pory ludzie się uczyli w ten sposób i jakoś tam to wychodziło, na co Greg Sanders odpowie, że mimo, że tak się uczyli, to jakoś im się udało, nie? Słyszałem, ale to wiesz co, to powiedzenie, że komuś coś wychodzi pomimo, to bardzo często ostatnio słyszę w podcastach na przykład. To może nie jest analogia do naszego sportu, ale ktoś mówi na przykład, że pije alkohol i pracuje, nie? Nie, on pomimo to pracuje. I widzę, że to ma zastosowanie też. Nie, oczywiście, aczkolwiek, wiesz, do czego chciałem nawiązać? Do tego, że jednak znowu wrócimy do Johna Danahera, który od zawsze kładzie bardzo duży nacisk na drilling. Tak, z racji na to, że jednak musimy bazować na mechanice ruchu i na nauce. Nie byłem u Johna, ty byłeś, tak, na treningu. Ja nie wiem, jaki procent czasu jest poświęcony na statyczne drillowanie. Przez drillowanie rozumiemy powtarzanie techniki na przeciwniku w zasadzie nieoporującym, tak? Jaki jest procent czasu? Bo co innego jest zrobić ruch 3 razy, żeby zrozumieć mechanikę, gdzie trzeba przyłożyć siłę, jak się trzeba skręcić, gdzie biodro, a gdzie kolano i tak dalej. I to jest jakby zrozumiałe. Natomiast co innego jest robienie long stepów na przykład przez 20 minut, tak jak to robi Tynan Dalpra. I akurat mi się przypomniało, bo też była rozmowa właśnie z Sandersem, że jak to jest, że Tynan Dalpra mówi, że on drillował long step, tak, i robił to setki tam, czy jeśli nie tysiące razy, i dzięki temu, to są słowa Dalpry, potem tak dobrze mu to wychodzi na zawodach.
Na co Grek mówi, że to nie dlatego, że on dyszuje, on nie wie, co mówi, to jest dlatego, że on to po prostu zrobił wiele razy na oporującym przeciwniku na wysokim poziomie, tak? No bo on ma dużo tam w klubie osób na wysokim poziomie i na pewno to też robił w klubie, więc to drillowanie niekoniecznie mu musiało pomóc. Czy tak jest? Nie wiem. Czy na przykład można w ten sposób nauczyć się judo? Też nie wiem. Tak? Tam są jakby bardzo konkretne wymagania co do tego, gdzie ma być biodro, gdzie ma być noga, jak trzeba przeciwnika wychylić. Więc trudno mi powiedzieć, czy na przykład, nie wiem, strzelcy jak dobywają broń i ćwiczą na sucho setki razy dobywanie broni, czy to się potem przekłada na to dobycie broni w walce? No więc jakoby zgodnie z tym, co mówi Ecological Approach, może akurat broń nie jest tam idealnym przykładem, natomiast jakby sport jako taki, no to twierdzą, że się nie przekłada. Przekłada się tylko, jeżeli są, jest life resistance i są realne sytuacje. Mhm. No wiesz co, jeszcze mi się teraz skojarzyło na przykład, że w jednym z jakichś takich wywiadów Q&A z Zybim Tyszką, który się pojawił w tamtym roku, ktoś z widzów zadał takie pytanie, jakie miałbyś rady dla młodych zawodników pokroju Pawła Jaworskiego, tak, którzy są teraz, wiesz, na powiedzmy up and commercie takim, to Zbychu powiedział drillować tyle co Szczeciński, startować tyle co Wardziński. Nie? I tutaj znowu nawiązuję do tego aspektu tego, że Mateusz Szczeciński bardzo dużo drilluje, co niejednokrotnie miałem okazję obserwować na obozie, w trakcie, kiedy Mati pokazywał technikę, to ta płynność ruchu naprawdę była bez skazy w trakcie pokazywania techniki i nie za bardzo mi się chce wierzyć, że on to wyrabia, wiesz, w trakcie oporujących przeciwników, tylko naprawdę, że ten ruch sobie tłucze, zwłaszcza, kiedy mówimy o ruchach bazujących na dużej ilości inwersji w prawo, w lewo, na przepięciach nóg. Wiesz co, wydaje mi się, że o tyle Ecological Approach ma swoje bardzo duże zastosowanie i jest naprawdę bardzo sensowne i już wiem z tyłu głowy, że będę je zastosowywał, aczkolwiek wydaje mi się, że nie dla wszystkich płaszczyzn rozwoju w jiu-jitsu, że są rzeczy mechaniczne, które po prostu musisz przerobić. Znaczy, ja intuicyjnie się zgadzam, tak? Też są takie ruchy po prostu, na które w życiu bym w jakiejś tam grze nie wpadł, prawda? Ale z drugiej strony, no i tutaj znowu piewcy Ecological Approach powiedzieli, że nauka nie znajduje poparcia na to, że drillowanie poprawia twoje... Znaczy, okej, drillowanie może wpływać na to, że lepiej wykonujesz jakiś ruch sobie na sucho, prawda? Natomiast jakoby nie wpływa to na to, że zrobisz go w walce. Żeby zrobić go w walce, musisz go robić w walce na oporującym przeciwniku. I teraz, no, Mateusz rzeczywiście ma taką bardzo spektakularny sposób kręcenia się i no, to są bardzo skomplikowane rzeczy, tak? Nawet dla kogoś, kto, tak jak ja, siedzi w jiu-jitsu 20 lat, to ja czasami tak patrzę i muszę sobie puścić jeszcze ze 3 razy, żeby zobaczyć, o co tam chodzi, prawda? Natomiast no musiał to zrobić w walce i robi to na pewno w walce i robi to w zadaniówkach i potem robi to na sparingach i potem wychodzi i robi to na zawodach. Więc czy zamiast, czy oprócz, ale na pewno ten element oporującego przeciwnika musi być. No to z tym to się chyba każdy zgodzi. Nie wiem, był u mnie przypadkiem taki człowiek, Chris Payne, on się nazywa, Brytyjczyk taki, on właśnie też zajmuje się trochę Ecological Approach, on jest czarnym pasem od Prita Mickelsona, zresztą to kiedyś na osobną rozmowę bardzo śmieszne rzeczy pokazywał, takie, które są przeciwnika w stanie doprowadzić do szału, bo on przyjmuje taką pozycję, gdzie nic mu nie możesz zrobić. Nie rusza się w zasadzie, ale ma taką pozycję obronną, że po prostu no nic mu nie możesz zrobić. No. On mówi, że to stosuje, jak jedzie gdzieś do akademii i chcą się z nim kulać i wie, że będą chcieli mu tam urwać głowę czy coś, więc po prostu taką przetrwalnikową przyjmuje pozycję jak motyl w kokonie. Natomiast on powiedział, że on u siebie w klubie
Nauczył ludzi rzucać właśnie przy pomocy ecological approach. Rzutów nie zejść, tak? No bo zejście w nogi to jest 100% ecological, tak? Możesz zaczynać na przykład zabawy, nie wiem, jestem na kolanach, trzymam cię za jedną nogę, jest start i mam cię przewrócić, tak? Czy wstanę z nogą, czy sięgnę do drugiej, czy się wkręcę, czy zrobię coś innego, to można naprawdę zrobić eko. Natomiast on twierdzi, że on nauczył ludzi rzucać przez biodro czystym ecological eko. Okay. Więc pewnie się da, no. Uważam, że to jest na pewno temat do eksploracji i uważam, że chociażby jeżeli to miało być tylko po to, żeby troszeczkę otworzyć się na nowe rzeczy, bo jednak mamy wszyscy tendencję, mam wrażenie, do tego, że żeby powtarzać to, jak sami byliśmy uczeni, prawda? I pamiętamy z pierwszych treningów, że była rozgrzewka, lepsza lub gorsza, potem była technika, i tam się ją powtarzało na czas czy na powtórzenia, potem były zadaniówki, potem były walki. I pewnych rzeczy na przykład nikt mi nie tłumaczył, że nie wiem, że łokcie jak powyżej linii barków, to ręce są dużo słabsze, że trzeba cały czas oddzielać łokcie od ciała, że trzeba stabilizować linię bioder i linię barków, że jak kręgosłup jest skręcony w pozycji takiej nienaturalnej, to jesteśmy mechanicznie dużo słabsi. Takie rzeczy, które teraz no, może się wydają oczywiste, tego nikt mi nie powiedział. Ja to musiałem gdzieś sam albo zrozumieć, albo gdzieś przeczytać, czy zobaczyć. I rolą trenera też powinno być to. I to też się wpisuje w ecological approach, że ja ci powiem, że słuchaj, jeżeli będziesz mu kontrolował linię bioder, linię barków, no i unieruchomisz go w taki sposób, to nie ma znaczenia, czy będziesz go trzymał ręką pod głowę, czy ręką pod pachę, to jest drugorzędne, tak? I ty sam sobie wypracujesz sposób, ale będziesz wiedział, że niezmienną, i znowu wracamy do tej niezmiennej, że niezmienną jest to, że mam linia barków, linia bioder. Przykładowo, ja tam rzucam jakiś taki po prostu przykład, tak? I odnajdywanie tych niezmiennych, po pierwsze otwiera oczy jakby ćwiczącym i oni nagle rozumieją, że to nie jest tak, że ja lewą rękę mam włożyć pod głowę, a prawą rękę mam włożyć pod pachę, tylko że ja mam go rozpłaszczyć i skontrolować mu linię ramion. I to zupełnie zmienia, bo wszyscy mówią, aha, no faktycznie, ja to mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić śmak i to wszystko zadziała. Podczas gdy lewa, no i kolejnym argumentem ludzi, którzy się zajmują ecological approach jest, że po prostu z tej nieskończonej ilości technik, które załóżmy mamy w głowie, w walce na szybkości, nie zawsze jesteś w stanie po prostu mówić, co ja muszę zrobić, jak on mnie trzyma lewą ręką tutaj, a prawą tutaj, to ja... Rozumiesz, co chodzi? Więc jakby nie zawsze jesteśmy w stanie dokonać świadomego wyboru, który musi być podjęty na szybko, że ja muszę zrobić technikę A2-1 w tej konkretnej sytuacji. Tak? Szczególnie, że ta sytuacja może się taka sama może się nie powtórzyć. No zdecydowanie jest to uproszczenie, usystematyzowanie, które być może da początek rozwoju metodyki w naszej dyscyplinie. Aczkolwiek wiesz co, cały czas się zastanawiam nad tym, czym to tak naprawdę różni się w przypadku nawet takiej no dość powiedzmy pierwszej pozycji, która przychodzi do głowy, czyli do siadu. Czym to się różni z nazewnictwa od jakby zadaniówki z dosiadu, gdzie osoba z góry ma przykontrolować i poddać, a dół po prostu ma uciec. I no, to zawsze była zadaniówka z dosiadu. Czego robimy dużo i tutaj mogę ci podać bardzo konkretną odpowiedź. Otóż co to znaczy skontrolować z dosiadu? Bo ja mogę na tobie siedzieć i mogę przez 5 minut się nie dać zrzucić, ale żeby móc cię poddać, to muszę spełnić określone warunki. I jakby te warunki to są albo odwieźć twoją rękę od centrum ciała w stronę głowy, jedną lub dwie, tak? Do takiego smother choke'a, czy mother's milk, jak to się mówią, po polsku duszenie cycem, tak? I z tego mogę przejść i do katagatame, i mogę przejść do balachy, do trójkąta i tak dalej. Albo druga opcja to jest skierować twój łokieć przez linię centralną na drugą stronę, co da mi możliwość pójścia za plecy lub balachy, tak? I to już jest troszeczkę bardziej konkretna informacja dla osoby, która jest na górze, niż masz go poddać, prawda? I teraz, jeżeli ustawisz grę w ten sposób, że zaczynamy z dosiadu niskiego, zadanie osoby na górze jest przejść wyżej i odseparować przynajmniej jedną rękę od centrum i przykleić ją do głowy, jedną, dwie, lub przeciągnąć ją przez linię centralną i skontrolować, to potem będzie procentowało
w dalszych częściach, kiedy w drugiej czy w trzeciej grze powiesz, a teraz masz go poddać na przykład balafą albo na przykład trójkątem, nie? I to samo dla osoby uciekającej. Masz trzymać łokcie przy sobie, masz odpychać biodra i teraz czy będziesz robił keeping, czy będziesz robił, tam nie wiem, będziesz uciekał do półgardy, no to muszą być spełnione takie inne, takie, a nie inne warunki, prawda? Więc to się tym różni, że te gry są dużo bardziej specyficzne niż zadaniówki, gdzie mówimy, dobra, zaczynamy zamknięte i ty masz poddać, a ty masz się nie dać poddać, tak? Na przykład z zamkniętej zaczynamy, kiedy ćwiczymy balachę, to zaczynamy z toploka. Tak, jest toplok już zapięty, bark jest wybrany i teraz osoba na dole teraz ma poddać balachę, prawda? Jest mu dużo łatwiej, więc jakby ten, to też jest ważne dla ćwiczącego, no bo każdy będzie się frustrował, jeżeli zadasz mu zadanie i on tego zadania nie będzie mógł wykonać. Natomiast jeżeli dobrze ułożysz gry, to zadanie będzie na tyle łatwe, że jemu wyjdzie za pierwszym, za drugim, za trzecim i za siódmym razem mu też wyjdzie i potem będzie mu łatwiej, jak mu utrudnisz, to też będzie mu łatwiej zrobić te trudniejsze rzeczy. Natomiast jeżeli zaczniesz od zupełnie czegoś jakby najtrudniejszego, to może mu nie wyjść, będzie się frustrował a to też jest ważne, prawda? Więc o tyle się różnią sparingi zadaniowe od tych gier. Prawda? Bo w grze niekoniecznie musisz ćwiknąć, niekoniecznie musisz poddać. Na przykład ostatnio robiliśmy dużo X-a i w grze z X-a osoba na górze na przykład ma tylko utrzymać równowagę i pozbyć się X-a, ale niekoniecznie przejść. A osoba z dołu na przykład ma tylko zdestabilizować i sprawić, że przeciwnik albo spadnie na tyłek, albo się podeprze ręką. I wtedy resetujemy. Tak? Można to nazwać zadaniówką. Tak? To wiesz, jakby jest kwestia... Gra zadaniowa, oczywiście. A no właśnie, gra zadaniowa. Natomiast ja przez zadaniówkę to rozumiem bardziej coś takiego, jak powiedziałeś, że no nie wiem, zaczynamy z półgardy, ten z dołu ma sweepnąć, a ten z góry ma przejść. Ale tu już tych możliwości jest znacznie więcej. A my na początku chcemy zaczynać od jakby małej ilości opcji i dopiero jakby w kolejnych grach tę ilość opcji zwiększać i rozszerzać. Aż na końcu dojdziemy do właśnie sparingu zadaniowego z półgardy, gdzie będziesz mógł przechodzić w dowolny sposób, a ten na dole będzie mógł sweepować w dowolny sposób. Okej. Okay. Krzysztof, to był bardzo obszerny wykład. bardzo się cieszę. Chciałbym od razu przeprosić wszystkich słuchaczy, bo być może prawdopodobnie jest ktoś, kto się tym zajmuje dłużej albo rozkminia to lepiej. Ja to wytłumaczyłem tak, jak ja to rozumiem. Tak jak powiedziałem, oceniam swój poziom jako trenera Ecological Approach na razie na poziomie białego z dwiema, może trzema belkami. Greg Saunders sam o sobie mówi, że on, jeżeli chodzi o bycie trenerem Ecological Approach, to jest purpurowym pasem. Tak? Natomiast powiedziałem, co wiedziałem, a tej wiedzy jest naprawdę bardzo dużo. Są książki, są filmy, nie tylko dotyczące jiu-jitsu i jakby moja nadzieja jest taka, że jak więcej osób się zainteresuje tą metodą, to jakby ta baza tych wszystkich pomysłów, gier i tak dalej będzie na tyle duża, że będzie po prostu to w sposób algorytmiczny się będzie rozwijało. Natomiast na razie to jest, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, to jest dopiero początek. Okej. No ja się na przykład dowiedziałam bardzo dużo. Mam nadzieję, że również ci, którzy troszeczkę błądzą w swoim jiu-jitsu, sami, którzy chcą dawać coś od siebie poza matą i próbować różnych metod treningowych, również z tego skorzystają. Także myślę, że to była bardzo owocna rozmowa, Krzysztof. Tak, i tutaj jest też, bo to takie częste pytania padają w tych podcastach, co ma robić ktoś, kto chciałby trenować w ten sposób, a gdzie trener na przykład jest w ogóle na nie i tak dalej. No więc mając jakby zrozumienie tego podejścia i jakby podstawowe zrozumienie jiu-jitsu, można sobie samemu wplatać te elementy w trening z partnerem, nawet w środowisku, gdzie jest po prostu tradycyjne podejście, albo nawet się umówić na wolną matę i powiedzieć, stary, ja teraz chciałbym poćwiczyć to ja będę teraz tego beczki miał przysłowiowe, a ty będziesz próbował to, więc można sobie samemu też pewne elementy wprowadzać, niekoniecznie nawet jeżeli środowisko naszego klubu jest ekologiczne. Środowiskowe. Super. Super. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy
Cieszę się, że mogliśmy rozwinąć ten temat. Słuchacze, oczywiście zachęcamy do jak największego zgłębiania wiedzy, do próbowania, a z mojej strony zachęcam do odwiedzania wolnej maty na Patronite i wspierania projektu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Krzysztof Łukaszewicz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.